dyrygenta Jerzego Polaka, którego los niestety zmusił, że 36 lat przebywał w Anglii. Na szczęście ona się zmieniło wszystko i mógł przyjechać. W 1947 roku był dyrektorem i szefem orkiestry w Romie. Ostatni koncert pana pamiętam w 1954 roku w maju. Tak jest. Po czym pan zdaje się opuścił Polskę. Tak jest. Mam nadzieję, że pan się będzie u nas dobrze czuł. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pana serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest. Ja tylko parę słów chcę powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że mój pierwszy koncert po 36 latach nieobecności w Polsce będzie w wykonaniu Polskiej Filharmonii Narodowej. Cieszę się ogromnie na naszą współpracę. Blacha, proszę panów zaatakować ostrzej, dobrze? I śmiało. To jest. Śmiało, zaatakować. Trąbki markato, proszę, dobrze? Z akcentem, tak jak jest w nutach. Puzony, proszę panów trochę silniej zaatakować tą pierwszą nutę ćwiartkę, dobrze? Dobrze? Też większy akcent, pan wiolonczele, proszę, dobrze? Ostro zaczynać. Tita, papa, tira, tata, dobrze? I więcej smyczka, pełnym tonem. Sześć przed ósemką, proszę. No a może powiedzą, no ruina skrzypaczki, no w ogóle coś się z tej wanny zrobiło. Potem sobie wmówiłam, że żebym zagrała nawet nie wiem jak dobrze. Ja zresztą gram teraz dobrze, ja wiem, że ja dobrze gram. O tym ci nawet powiem dlaczego, bo to ma swoje powody. Nie tylko, że takie dobre skrzypce. Ale żeby nie wiem co, to i tak będą tacy, co powiedzą, no tak, ale jak była dawniej, no to przecież to w ogóle nie jest to samo. Wanda Wiłkomirska, drugi obok Andrzeja Panównika po latach odzyskany brylant warszawskiej jesieni. Tak, jak ja bym chciała. One pięknie grają. Albo tam zupełnie na wysokich pozycjach. I gdzieś jak przyszła ta konkretna propozycja, bo już z tym panownikiem nawet to miało raz wyjść, ale nie wyszło znowuż, to jeszcze z powodów tych pewnych oporów właśnie natury politycznej, jak to teraz tak spontanicznie wyszło, on do mnie dzwonił, ja do niego dzwoniłam, uzgadnialiśmy, no jedziemy, przyjechaliśmy. Ja byłam bardzo zajęta, ja miałam rozmaite koncerty i jakieś tam kursy letnie, teraz siedziałam w jury konkursu i dziwiłam się, dlaczego jestem tak strasznie podniecona, jakaś taka, wiesz, mówiłam jeszcze szybciej niezwykle, jeszcze więcej niezwykle, w ogóle nie mogłam spać i się... Nie wiedziałam, czy mam się bać, czy cieszyć tej Warszawy. Wiktoria nie była pierwszym przystankiem w europejskiej podróży Ronalda Reagana, ale Warszawa z pewnością wyróżniła się temperaturą powitania Nancy Reagan i byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niedawno głównej tarczy dla artylerii propagandowej stanu wojennego. Wróg ulubiony, jak kiedyś Harry Truman, zwiedza teraz świat, który już więcej nie chce wrogów. Pierwszy niekomunistyczny premier na wschód od Łaby i amerykański prezydent, którego rządy należą już do historii, ale owoce polityki dopiero zaczynają smakować światu bez podziałów, zniewolenia i ducha jałty. Był ostatnim przywódcą Ameryki, który na wschodzie służył do demaskowania.
Prezydent przyjął gościa po cywilnemu, w czym nawet najbardziej pamiętliwi nie doszukali się związku z byłymi wątpliwościami, w jakim mundurze chodzi polski generał. Współcześnie największy mąż stanu, który na emeryturze zażywa satysfakcji, powiedział, że w Warszawie poczuł się jak u siebie w domu. Jest to zgodne po prostu z programem KPN. No obecność wojsk radzieckich uważamy jest dla nas niebezpieczna. Na razie jest jeszcze taki okres, gdzie oni nie są, wydają się niezbyt groźni. Jest okazja, żeby ich wyrzucić. To są formy ostrzegawcze. No w końcu musimy doczekać, że rozmowy na szczeblu rządowym zaczną być prowadzone w jakikolwiek sposób. Jak na razie, mimo już po poprzednich akcji rząd, ani jednej, ani drugiej strony żadnych rozmów na temat wycofania wojsk radzieckich nie podjął. My chcemy zrobić spektakularną akcję, która nie tylko ma na celu doprowadzenie do jakichś rozmów z Rosjanami, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na sam problem. W odpowiedni sposób go nagłośnić. Jest to akcja rotacyjna. Nikt tu nie będzie na stałe. Będzie grupa ludzi, którzy będą tu nocować w namiotach, będą na stałe. Natomiast wiele osób będzie przyjeżdżało tu na ileś tam godzin, powiedzmy 5-10 godzin, wracało do domu, będą następni i tak dalej. Funkcjonariusze podążają krok za aktywem Konfederacji Polski Niepodległej, jak primo voto milicjanci, tyle że strony teraz z góry się umawiają. KPN, że będzie pikietować, bo jest od polityki, a policja, że wkroczy w razie niebezpieczeństwa, bo jest od porządku. W tym względzie przypominamy już krajobrazowo cywilizacje zachodnie. Koszarami armii radzieckiej w Rembertowie zrobiło się gorąco, kiedy pikietujący zablokowali wszystkie bramy i sparaliżowali ruch. Tłum pod Pałacem Prymasowskim we wtorek 18 września zdumiał wielu obserwatorów polskiej sceny. Pokazał, że w narodzie nie słabnie zainteresowanie polityką, nawet kiedy chodzi tylko o sprawdzenie, kogo zaproszono na herbatkę. Ludzie w dalszym ciągu na coś czekają. Reporterzy dowiedzieli się tyle, ile zdołali wyciągnąć od pospiesznie zdążających na spotkanie do prymasa. Widać było, że herbata nie będzie jednakowo smakować. Rozeszły się drogi dawnych przyjaciół politycznych i nie słychać, by rozmowa w domu pokoju coś zmieniła. Sukces, że pod jednym dachem udało się zgromadzić taką reprezentację. Pozwoliłem sobie zaprosić Państwa do domu arcybiskupu warszawskich. Dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia. Witam gorąco wszystkich przybyłych uczuciami szacunku i miłości. Chcę posłużyć tym domem jako miejscem pokoju, pewnej ciszy. Życzę Państwu owocnych chwil skupienia, refleksji, dzieleniem się informacją. Niech one będą natchnieniem do programowych działań, inspiracją dla lepszej służby społeczeństwu i Polsce.